Hej, cześć, witajcie moi drodzy w piątym, tym razem już piątym, nie czwartym, żeby nie było, że się znowu pomylę, odcinku z Fear 2 Project Origin. Ostatnio było masakrycznie, trochę się rozlało krwi, podedałem, oczywiście robię cięcia, żeby nie wydłużać rozgrywki. Zaczynamy misję już piątą. Dobra, gdzie my to jesteśmy? A, ostatnio żeśmy spadali, tak nas trochę przygniotło, ale żyjemy. Dobra, głośność jest w miarę dobra. Nie narzekam. Tu się wspinamy. Znowu ofiary. Ofiary, część druga normalnie. Kamień? Co tu robi kamień? Lol. Fajnie. Dobra, my to zmykamy oczywiście. What the fuck? Znowu jakieś ofiary, ale... Już jest spokojniej. Co jest, kurwa? Co się tu dzieje? What the fuck? Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra! Gwon! A, to coś dostało przynajmniej. Dziwne. A za chwilę coś się więcej będzie działo. O kurwa! O, spokojnie! Ej! Ty pindo! Wynoa! Już! Won! Ja cię kręcę. Masakra totalna. A to jest wiadome. Już tak się miało stać. Same ofiary. To nie wbijemy się. Ale czemu cały czas mi coś miga, tak? Nie wiem, ekran się dziwnie... tak dziwnie pulsuje. Jakby... się czymś zaraził. A to też może być możliwe. Dobra, co my tu mamy? Każdy hol jest rozlany krwią. Masakra! Ale no cóż, wszędzie musi być ketchup rozlany. Dziwne. Nie to, czekaj. Się cekucało. Dobrze. O kurwa. Tu nie wejdziemy. Idziemy dalej. Przysprintuj trochę. O kurde, ale ścięło na chwilę. Ale to tylko chwilowe. Sprawdzimy sobie wszędzie, każdy szczegół. Coś mogę przegapić i wiecie, byłoby szkoda. Zbiorniczki. Ciekaw jestem tylko na co mi te zbiorniki. Boż. O, każdy kolejny, który musi zostać tutaj, no właśnie, zmasakrowany, no tak kończy. Ciekaw tylko jestem, przez kogo. Zamknięte. Czy nie wejdziemy tam. Ale może gdzieś być też klucz. O, właśnie. Dobrze, żeśmy zrobili. Teraz możemy stąd iść. Patrzcie, teraz tu nie możemy wejść. Jakie sprytne cholerstwo. Teraz coś z tym zrobimy. Jakiś porządek. Nie przebijemy tego szkła. No to szkoda. Coś tu zaraz wymyślimy. Coś zaraz tu wymyślimy. A no właśnie, tak możemy to zrobić. Okej. Tylko co dalej? O, latarynkę sobie zapalimy. To chyba nie miało sensu. A tutaj, to może jednak tutaj. Nie no, z kawałka na kawałek pomieszczenia się tutaj masakra totalna dzieje. Deadeye, mutancie. Kurwo, co się znowu tu dzieje? Kolejne jakieś istne horrory się tu dzieją. Nie, tu nie wbijemy. Idziemy dalej. Im niżej, tym gorzej.
Dobra, tu coś się pali. Ale tu lepiej nie iść. Chyba, że tam coś jest. Nie da się czołgać? To szkoda. Dobra. Nie będę się tutaj z tym mazgaił. Ty kozacki mutancie. Aha. Dobra. Ale długo nie przeżyło to gówno tych masakrycznych tortur, no bo nie zasłużył sobie na życie. Tak wyglądał. Był brzydalem, najgorszym. Kur. Więcej matka zastrana nie miała. Kurde, zdychaj. O pszczymurze. Dobra, o, tu jakiś zawór do przekręcenia. Dobra. Zobaczymy, co się stanie. Jak na razie nic się nie stało, ale czekajcie, zmienię sobie broń. O, pistol też dobry, bo chyba headshota strzeliłem. Ale wolałbym, zaraz, co by tu wziąć? Aha, no odjazd, tu muszę teraz pistola nawalać. Jeszcze niczego innego nie mogę. To jest wyjaśniające. Dlaczego? Bo zabrakło już mi amunicji. No to ładnie ogólnie, no i jesteśmy w dupie. Tego musimy się teraz bronić za pomocą jednego małego... A, poszło. Pistol też skuteczny. Jak na małe cacko. Dobra, poszło. Kolejne zdechło. O, mamy pancerz. Pewnie też ammo, nie. Zdychajcie. Banał. W sumie teraz mutanty dla nas to jest nic. W zasadzie to jest gówienko na maśle. Zobaczcie, kolejne. O, akurat zdechło jeszcze przed ostatnim strzałem przeładowania. Mam szczęście wyjątkowe. Ale trzeba uważać, muszę oszczędnie to ammo marnować, bo inaczej, no, zdewastują nas. He, strzelba bojowa, pancerz na maksa. Dobra, zamienimy sobie. Tym razem sobie z pompką polatamy. Akurat nie mamy innego wyboru. Ty dziadu, zwalaj mi tu stąd. O, zdechło. Kolejny. Kurde. Takie jest dobre. O, przeładuj sobie dalej. Skubane mutanty. Ale spokojniutko, spokojnie. What the fuck? Jak się wysadził. O kurde, ten się jeszcze fajczył. O, jak go na dwie części rozsadziło. Bardzo okrutnie, żem to zrobił, ale z korzyścią dla mnie. To fuck? To fuck? Oj, nie podoba mi się to. Coraz bardziej mi się to nie podoba. Zdrowie. No przecież mam na maksa zdrówko. Co wy chcecie ode mnie? Dobra, teraz pewnie tutaj. O kurde. Idziemy. Bezstresownie. Kurde. Pewnie i tak jeszcze się spotkamy z tymi debilnymi mutantami. Co coś było zamknięte. O, dobra. Poszło na hita. No i okej. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu typowo medycznym, ale znowu mutanty atakują. Poszło. Nie, no strzelba jest skuteczna, jeżeli chodzi o walki z mutantami. Poszło. O, pancerz. Kurde. Tam se skoczył ten mutancik. Ale my mu nie pozwolimy żyć.
No uciekł sobie. Typowo sobie uciekł. Dobra. Poszło. Kurde, jest coraz gorzej. O, strzelba bojowa. Trochę ammo, ale to i tak jest mało. W naszym przypadku i w takiej sytuacji to naprawdę jest cieniutko. Kolejne pomieszczenie. Szukamy więcej rzeczy. Może znajdziemy jakieś kolejne ammo, item czy cokolwiek, żeby po prostu dostać więcej zapasów. No bo za chwilę, kurczę, będziemy bez ammo no i będziemy musieli na pięści się wojować z tymi mutanckimi mutantami. Dobra, trzymaj pompę. O, a to od tego właśnie, od strzelby żeśmy dostali ammo. Kurde. A to go przygniecie. Zmieliło cię, gówniarzu. Jakie downiaste gówno. No. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Już myślałem, że to mój program do nagrywania tak wariuje, ale dobra. Spokojnie. Gorzej już być nie mogło. Dajesz sprinta. Wbijemy sobie na górę. Ale chyba jednak nie, bo jest zablokowane przejście. Dobra, trzymaj się gardy, bo wiem, że cię to coś zaatakuje. O, ammo do SMG. No w końcu. I tak to jest mało. Mamy tu jeszcze broń płonącą. Mutanty, nie? Ty. No i co? Kozaku. Chodź tu i walcz. Takiś jest inteligentny pasztecie. No wygląda jak typowy pasztet. O, dobrze. O to chodziło. No, come on, bitch. Co, posyłasz na mnie mutanty? Jakie dziecko Neo. Dajesz mi to. Chcesz walki, będzie walka. A może powiem. Damy sobie bardziej. Oj, nieładnie go tak masakrować. Może zmienimy ekran, bo ten jest jakoś bardziej zniszczony, a tam nie ma nawet jakości HD. O, tu już się lepiej ogląda. Co? Żebym ci ja naprawdę nie przyfasolił kiedyś w tą pustą mordę. O, tu już lepiej. Jeszcze sobie odkucnij. A, ja biedactwo cierpi. Nie moja wina, że cię tak katowali i karmili. Człowieku, szybciej, bo ja nie mam dużo czasu, chcę trochę tutaj powalczyć. Piekło, ja ci zaraz piekło wyrządzę. Ja ci dam. Żołnierze repliki? Co kurwa? Zdychaj! Szmaciarzu. Ja. Czyli teraz przechodzicie na żołnierzy. Karabin szturmowy, chwileczkę, zmienimy to na... Dobra, przeładuj sobie, spokojnie. Pusto. Słabiutko. Myślałem, że wam pójdzie lepiej. A jednak gracie cienko. Kolejni. Jak mi przykro. Odpadasz z gry. Ty suczo. Tak się chcecie bawić. Też mamy te granatami przywalał. Kurde, zaraz stracę całe życie. A nie, mam jeszcze apteczkę, to dobrze. W sumie bardzo dobrze. Co ten gnój kombinuje? Za chwilę spawni do siebie tych debilnych żołnierzy. Czekaj.
Ja cię zaraz nauczę porządku. O kurde. No może zaraz oni mnie jednak nauczą. O, fajnie, ammo mi się skończyło. No fajnie. Ukrywaj się lepiej. Ty. Zdychaj. No nie, no i zaraz zrespi sobie kolejną armię. I tak będzie robił chyba w nieskończoność. My już nie mamy za dużo życia, apteczek. O, wychodzi gnój. Dobra. O kurde. O kurde. Wydostań się z poligonu repliki. Dobra. Spieprzamy stąd. Spieprzamy. Ja tu już nie chcę gnić. Tak a propos. No to już jest naprawdę nie. Chore. Chore przegięcie. No na co mi pierwsza pomoc? Kurde, ja to już potrafię. W pizdu z tym. W pizdu. Potrafię już to ABC. O, proszę. Jeszcze mi znalazło przejście. Przeładuj sobie broń na początek. Dobra. Taki jesteś mądry. Nie wiem, jak mu tam było, ten, który nasłał na mnie armię żołnierzy. Czyli tak powiedziałem w poprzednim, tam czy tam trzecim odcinku, fabryka żołnierzy. Bo to się jest tym. Kurde, z pompy we mnie nawala. No nie, już straciłem cały pancerz. Jest masakra. A oni się tak łatwo nie poddadzą. Będą walczyć do końca, póki mnie nie zniszczą. Szuję. Ej, ja im dam. No dawać mi, kurde, pancerz. Dobra, uciekaj dalej. Masakra. Ha, ha, ha. O, strzelba automatyczna. Takie coś rozumiem. Czekaj, zamienię sobie to. Jeśli w ogóle mam przy sobie tą strzelbę. O! Myślałem, że mam dużo ammo z SMG. Chwileczkę. Jakby tego pistola zamienić na automatyczną, proszę. No, teraz może się trochę ponawalam. Dobra, biegnij. Lepiej na sprincie. Niż w ogóle. O! To jest broń, kurde, kozaków. O, poszło. Teraz już tak nie po kozaczy. No. Kurde. Zaraz stracę pancerz. To już nie mój problem. No proszę. I o wilku mowa. Jezu, masakra, powiem wam. No normalnie to jest fabryka żołnierzy część druga. Tego inaczej się nie da już nazwać. Teraz chyba można tu wbić. Albo i nie. Dobra, idziemy, idziemy. Za sprintę już najlepiej. Muszę obserwować, czy gdzieś mi się żołnierze nie respią. O, to było piękna akcja. O kurde. Jezu. A. Zdychać. Nie. Kurde. Tego już nawet nie muszę celować. Powiem, że trafi. O, proszę. Ja nie mogę. Co to podnoszenie przed? Aha. Dobra. Czajam bazę. Chwileczkę. Najpierw przeszukam martwe ciała. Czy nie mają trochę amunicji? No jak mają, to sobie chętnie wezmę. O, apteczka.
Kurde, nie no, masakra, cały czas jest masakra. I bardzo dobrze w sumie, że tak się dzieje. Ło! Tutaj jaki jest szturm. Ło, kurde! Jakieś wybuchy, masakry i tym podobne rzeczy. No to już nie wejdę. Chyba, że mówię. A tu jeszcze są drzwi, dobra. Dobra, kto tak tutaj nawala? Kurde, no zdechnij. O kurde. Dobra. Czyli po drabinie się teraz powspinamy. O, kolejna apteczka, pancerzyk. No i wszystko gites. Teraz, żeby tylko to przejść. O to chodzi. Może sobie zmienimy na. O, na tą broń. Ty, gdzie? Nie ma wstawania. Leżysz i kwiczysz. O, dobrze. Dobrze mu tak. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ruchy. A! Tak jest. Macie padać. Równiusieńko. Jezu, niech to się już skończy, chociaż już na dzisiaj. Dobrze. Pięknie. Z pistola nawalał. Takie, kurde, budki. Sprawdzę, czy z drugiej strony mnie nie wzięły. Te ciule. Sprintuj, sprintuj. A, przeładuj. No fajnie, fajnie. Nie ma. Nie będziesz mi tu po łapkach bił. Wow. Spokojnie, spokojnie. Nawalaj! Tak jest. Teraz w tej broni musisz nawalać. I nikt mnie to nie obchodzi. Ale mu nóżki połamałem. Jep! Poszło. Dobra, teraz tutaj idziemy. Aha, kłódki. A to trzeba chyba je najpierw. O! Dobra, rozwiązanie. O, pancerzyk sobie wzięliśmy. Teraz to wszystkich rozwalić. Co do kawałka. Kurde. Wytrzymałe typy. Kto tam jeszcze? Komu się jeszcze chce nawalać? Wow! Ze strzelby. Fuck. Palił się. Za szczęście. Główeczki będziemy celować. Pięknie. Ktoś jeszcze ma odwagę stawić mi czoło? No teraz nie radzę. O, któryś chyba tam kozaczy już. No, aż za bardzo chyba. Ty, granatami mi tu jeszcze wyrzucę. Ten to już jest w ogóle jakiś śmiałek. No pokaż się, kurde. Czekaj, rzucę granatami. To może się ogarną pipy. W ogóle nie było wybuchu. Ciekaw tylko jestem dlaczego. Dobra. Tam mamy wroga. Wyszedł sobie w końcu. Wszyscy już. Nie, ciągle idą wrogowie. Jest w ogóle. To wiem, że zamknięte pało. No i kolejny wróg idzie. To jest. To już jest denerwujące. Dobra. Ile jeszcze? Jak długo chcecie nadużywać mojej cierpliwości? Myślę, że już naprawdę niedługo. Ja pierdziele. Masakra.
No ej, no jakim prawem mi tu zamykacie? Ja cię kręcę. Dobra, idź dalej, idź dalej. Nie zastanawiaj się. Tylko idź dalej. Tu na pewno nie. Tu też nie. Kurde, długo to idzie. Będzie chyba tak szło to jeszcze przez jakieś kilka minut. Ale to się skończy, spokojnie. Użyj głównej windy. No fajnie, fajnie. Zdechać. Przeładuj sobie. Dobra. Teraz to biegnij. O. W sumie tak było lepiej. Ty. Dobrze. Pięknie. Ile was tu zdechło? O, dwóch zaledwie, trzech. Dobra. Aż tak wcale dużo nie było ofiar. Ale chcę już z tym skończyć, naprawdę, bo już mnie to zaczyna męczyć. Ciągle jakieś wojny, nie wojny. Ale jak tu widzę duże wyposażenie, to coś czuję, że tu będzie naprawdę jeszcze więcej. Ale teraz mam użyć głównej windy. Więc powinienem jej teraz użyć. To jest chyba logiczne w sumie. To sobie tu wejdziemy. Co my tu mamy? Dobra, amunicja. Nic ciekawego. Gdzie to kurde jest? Zaczyna mnie to już irytować. O, jest nasza winda. Dobra. I coś czuję, że wrogowie będą atakować. Zamknij zawory ciśnieniowe, aby przywrócić. No kurde. No ja już po prostu nie mogę. Aha, oni mnie jeszcze tu nawalają. No genialnie. To stąd tyle tego wyposażenia. Najpierw to gówno trzeba wyniszczyć. No patrzcie, ile tego gówna przyszła. Kurde. I ja cię kręcę. To już jest totalna masakra. Zdychaj. Dziękuję. Dobra, to jest kolejny zawór, którego przekręcimy teraz. Ale naprawdę to już się szykuje naprawdę na mocną misję. Więc teraz muszę uważać. O kurwa! O, żeż wpytę. Ej, to ma barierę, no to jak ja mam z tym walczyć? Przepraszam bardzo. No nie. Nie, zaraz zginę, no. W tym przypadku to mi się przyda. Ja pierdziele. Nie, to są już naprawdę jakieś żarty. Żebym z takim czymś walczył. Spokojnie. Zaraz to ubijemy. Już takie coś nie będzie nam tylko zaczyło. Czekaj. Zaraz go tu tak zmylimy. Już po prostu no, nie ogarnie. O. Idzie. Ty, zaczęło znowu działać. Ło! Poszło. Ciągle się psuje. Już ma dość. Nie da rady, no. Czekaj. Kontrol. Ale teraz jest nawalana. Nie, już nie da rady. To gówno już po prostu nie da rady. A, no zaraz padnie, zaraz padnie. O kurde. Nie, to już nie jest śmieszne. Więc pójdziemy sobie w jakieś wyposażenie. Dobra, jest. Dobrze. Dobra.
Jest! Dobrze. W kawałki poszło. O, że już w dupę. To było naprawdę epicko-masakryczne. Ale się udało. Dobra. Gdzie jeszcze mamy przekręcić te zawory? Zaraz znajdziemy je, przekręcimy. O, tu widzimy jeszcze. Ja nie mogę. Nie, totalna masakra. Powiem wam. I to już się nazywa super odcinek. Dobra. Super. Czyli teraz możemy już z windy skorzystać. Błagam, ale już starczy, starczy. Już mam dość wojny. Oby to już był koniec, bo ja już się nie chcę z tym męczyć. Uwierzcie, że już naprawdę mam dość. Wydostę się z zewnętrznej strefy, nim ulegnie ona zniszczeniu. Dobra. Spokojnie. Dobrze! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Fear 2. Naprawdę było emocjonująco, epicko. I w ogóle szatańskie walki z żołnierzami, mutantami, aż po jeden roboci syf. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się. Yo, na razie.